Kiedy w języku francuskim stosujemy se, a kiedy ile? Dwie takie konstrukcje. C'est un homme. To jest człowiek. Konstrukcja se z rodzajnikiem i rzeczownikiem. C'est la femme que j'ai vue hier. To jest kobieta, którą widziałem wczoraj. Tutaj zastosujemy rodzajnik określony, bo zdanie podrzędne uściśla, kim jest dana osoba. C'est beau ici. Tutaj jest ładnie. Konstrukcja se z przymiotnikiem, żeby opisać jakieś całościowe odczucie. C'est bon, c'est bon. Już dobrze, dobrze. C'est clair? Czy to jest jasne? C'est Julien. To jest Julian. Tutaj konstrukcja se z imieniem przy na przykład wzajemnej prezentacji. C'est Marie qui m'a écrit. To Maria do mnie napisała. Il est prof. On jest nauczycielem. Ile z rzeczownikiem, ale bez rodzajnika w takim typowym użyciu, kiedy rozmawiamy o zawodach. Elle est vraiment gentille. Ona jest naprawdę miła, czyli konstrukcja ile, elle z przymiotnikiem. A bientôt. Do zobaczenia.